Tak jak mnie prosiliście, dzisiaj będzie filmik na Wasze życzenie. Pokażę Wam swoją toaletkę, bo już w niejednym filmie było ją troszeczkę widać, a dzisiaj ją Wam pokażę w całości. Od czego zacznę? Zacznijmy najpierw tak ogólnie, ja Wam pokażę, jak ona tak sobie tutaj wygląda, a później Wam będę pokazywała po kolei, co w tej toaletce jest, więc zaczynamy. Zacznę może od tego, gdzie zakupiłam swoją piękną toaletkę. Znaczy w ogóle toaletka to jest, słuchajcie, prezent od mojego męża. Bo mi się taka toaletka już bardzo, bardzo dawno temu marzyła. I kiedy pojechaliśmy do Mount Dora, to jest takie miasteczko, w którym, słuchajcie, dwa razy do roku jest taki fajny targ, gdzie można kupić różne fajne starocie. I to wszystko po prostu, po obrazy, meble, ubrania, torebki, buty i wszystko właśnie jest zachowane w takim starym stylu. Niektóre rzeczy są nowe i właśnie zachowane w starym stylu, a niektóre rzeczy są po prostu naprawdę stare. Masło maślane trochę, ale tak jest, słuchajcie. Są takie rzeczy właśnie antyczne. Nie wiem, ile ta toaletka ma lat, tego nie wiemy. Najfajniejsza taka była sytuacja z tą toaletką, no, że już się zdecydowaliśmy, że tą toaletkę kupujemy, bo ona mi się bardzo podobała. Nawet długo ją szukaliśmy na tym targu. No i tak mówimy, dobra, bierzemy. Ale toaletkę mieliśmy odebrać, słuchajcie, dopiero pod koniec dnia, bo tam można było sobie po prostu jakby zamówić i jeszcze sobie pochodzić po tym targu. I żeśmy nie wiedzieli, że toaletka zostaje sprzedana razem z krzesełkiem. Co się później oczywiście okazało, jak już żeśmy na koniec dnia zabierali. Oczywiście krzesełko mi się aż tak bardzo nie podobało, bo to był zwykły taki taburecik, który sobie wykorzystaliśmy po prostu w domu, na dole stoi, jak ktoś na przykład sobie buty zakłada, to jest wygodne do siedzenia. I do tego zakupiliśmy sobie krzesełko, które jest teraz na kółeczkach, ale mamy w przyszłości zamiast zdjąć te kółka, bo jednak, żeby po prostu troszeczkę ono mi się też obniży, będzie mi wygodniej, no i też dla zachowania pięknej podłogi, prawda, żeby nie rysowało. I krzesełko też zostało zakupione właśnie na tym targu. Dobrze, słuchajcie, to teraz co jest fajnego w tej toaletce? Fajne jest właśnie to, bo tak jak widzicie, tutaj mam lusterko, które stoi. I to jest też lusterko, to jest prezent, mój prezent na gwiazdkę, ale tym razem nie od mojego męża, tylko od mojej po prostu superanckiej, kochanej sąsiadeczki Betty, którą pozdrawiam, bo zawsze chciała, żebym ją pozdrowiła. I słuchajcie, co ta lampka ma fajnego? Oczywiście oprócz tego, że ma podwójne lusterko, jedno jest z przodu, drugie jest z tyłu, jedno jest powiększone, drugie jest normalne, właśnie fajnie się zapala, czyli jest przy okazji podświetlane. Właśnie bardzo dobre jest, jak ja sobie czasami reguluję brwi, to właśnie po tej drugiej stronie mam to większe lusterko i wtedy właśnie bardzo to dobrze widać. Co jest właśnie fajnego w tej toaletce, jak Wam zaczęłam mówić, ale wspomniałam o lusterku, to, że toaletka wygląda jak biurko, ale ja Wam zaraz pokażę, że jednak wygląda jak toaletka. Ja już się tak zakręciłam sama. Oczywiście, biureczko bardzo fajnie mi służy, jak sobie czasami chcę popracować na komputerze, mogę sobie postawić, mam piękny widok, który widzieliście na początku filmiku, więc tu się można naprawdę zrelaksować. I kiedy właśnie kończę sobie pracę na tym moim niby biureczku teraz, otwieram sobie i mam właśnie większe lustro, kiedy się maluję. I tutaj mam wszystkie oczywiście swoje skarby. Fajne jest to właśnie, że nawet słuchajcie, jak nie mam za dużego porządku, to mogę po prostu ją szybko zamknąć i nie patrzeć na to. Albo jak ktoś po prostu znienacka do nas przyjdzie, to wtedy tylko zamykam i już... Ale raczej tutaj, wiecie, panuje porządek, staram się, żeby to wszystko było poukładane. I zaraz Wam z lepszego jakby kadru pokażę, co mam w środku. Pokaż, kotku, co masz w środku. Teraz serce
słuchajcie, mojej toaletki, czyli pokazuję Wam, co mam w środku. Zacznijmy od tego pojemniczka, to jest nowy mój zakup, zakupiłam go w Targecie za parę dolarów, naprawdę był jakiś bardzo tani. I teraz tak, zaczniemy tutaj od pierwszego, tu są moje maskary, ja akurat mam teraz 4 i to w zależności jaką po prostu mam ochotę na makijaż, prawda, na jakie rzęsy. Ta z L'Oreala właśnie robi takie, może kiedyś Wam zrobię recenzję tych tuszy, ta z L'Oreala właśnie robi takie bardzo naturalne, czyli jak gdzieś po prostu tutaj się po domku kręcę, jej używam, to jest z Clinique'a. Ta akurat jest taka właśnie dla uczuleniowców, dla wrażliwych oczu, więc jak jestem zmęczona, to jej używam. Ta jest z Rimmela, ona jest taka właśnie wydłużająca, żeby szybciej nam rząski rosły. A ta jest z Heleny Rubinstein, to jest taka bardziej podkręcająca, pogrubiająca, czyli jak już gdzieś na jakieś wyjścia. To jest wszystko z moich maskar, które na razie sobie używam. Kolejny jakby tutaj pojemniczek. Tutaj mam taki zestaw, to jest akurat mój liner do robienia, prawda, kreseczek. Tutaj mam nożyczki, tutaj mam zalotkę, tutaj kredeczkę czarną, pelseta i 2 kleje akurat do sztucznych rzęs. Czasami jak na przykład do jakichś zdjęć albo właśnie do wyjść, to sobie wtedy się kleję. W kolejnej tu jest taki jakby miks biżuterii, ale to jest biżuteria, którą ostatnio noszę najczęściej. To jest ta bransoletka, którą widzieliście właśnie też w jakimś stroju dnia. Tu są akurat teraz takie nowe moje bransoletki, które sama robiłam. Bardzo mi się one podobają z rzemyczków. Tutaj jest ta bransoletka właśnie od mojej szefowej. Tu jest bransoletka, którą też kupiłam za całe 5 dolarów, bardzo mi się podobała i teraz ją też ostatnio często noszę. I tutaj akurat łańcuszek z moim właśnie literem imienia od mojej ukochanej teściowej. Prezencik i też ostatnio właśnie go noszę. I tutaj właśnie za tym pudełeczkiem stoi aniołeczek, słuchajcie, aniołek dla Ciebie. To jest prezent od Loli, którą pozdrawiam przy okazji. Dobrze, następny, może zaczniemy od tego pojemnika. W pierwszym mam właśnie różne pomadki i puszczyki. Tu mam Sally Hansen, to jest taka niby, ta z cynamonem, niby taka powiększająca usta. Bardzo ładnie pachnie. Tu jest Sephora, akurat czerwony kolorek. Tu jest Miss Sporty, taki zwykły różowy, taki fajny na co dzień błyszczyk. Tu jest z Revlonu, też właśnie fajna ta nowa szmineczka różowa. Ona bardzo fajnie nawilża usta. Tu też mamy Revlon i tu jest też taki właśnie odcień różowy. Ona już jest taka bardziej, długo się trzyma, słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, tak samo tak jak ta z Sephory czerwona. Jeszcze tutaj mam z Revlonu też błyszczyk, taki właśnie malinkowy kolor, też na co dzień raczej używam. I tutaj taki nowy zakup śmieszny, wyglądają jak lody i to też jest, słuchajcie, błyszczyk. To bardziej taki dla fanów, dla zabawy został zakupiony, ale jest bardzo, bardzo fajny, apetyczny, ładnie pachnie i fajnie wygląda na ustach. Okej, teraz ta przegródka. Tutaj mam bronzer, który Wam ostatnio pokazywałam w filmiku opalanie bez opalania. Tutaj też jest taka mini paletka z Elfa. To są bardziej takie cienie do wyjścia, bo tutaj jest i czarny, i taki ciemny szary. Do podkreślenia właśnie do... Ja tą paletkę używałam ostatnio, słuchajcie, na Halloween, bo ona jest dość ciemna, więc a mi w takim makijażu dość ciemnym aż tak dobrze nie jest. Temperóweczka oczywiście do kredek. W następnej przegródce też mam cienie i tutaj słuchajcie, jest cień z NYX'a, bardzo, bardzo fajny. On jest w takim roloniku.
i o takim kolorze właśnie niebieskim z brokacikiem. Bardzo fajnie się to trzyma. W ogóle on nie jest mokry, tylko suchy. Więc bardzo fajna taka jakby nowość. Ja to dostałam właśnie jako próbkę, tak, do przetestowania sobie. Tutaj mam, słuchajcie, Giorgio Armani. Dostałam w prezencie od mojej mamy. Tutaj też są takie różne fajne kolory. Tutaj, słuchajcie, baza, którą dostałam też od Loli właśnie. Jak ktoś widział filmik o paczce od Loli, to właśnie ona była w tej paczce. Tak samo ten cień. To też jest prezent od Loli, którą znowu pozdrawiam. I tu jest, słuchajcie, bardzo też fajny cień. To jest taki jakby tatuaż, który się utrzymuje 24 godziny. Możecie zobaczyć na moich oczach go właśnie w filmiku ze strojem dnia i właśnie jak byliśmy na burrito. I on jest, już Wam pokazuję, taki piękny kolor, taki kremowy on jest. I też bardzo fajnie wygląda do różnych fajnych makijaży. Okej. Tu w następnej przegródce mam już fluidy. Tutaj mam akurat Revlon Color Stay, który po prostu ubóstwiam, uwielbiam i chyba już nigdy go nie zdradzę, bo ostatnio go zdradziłam i chciałam poużywać czegoś innego, ale jednak, słuchajcie, na moje doskonałości skórne ten i na moje problemy z przetłuszczającą się cerą, ten po prostu make-up jest najlepszy. Następny jest właśnie NYX. I ten też Wam mówiłam przy filmiku opalanie bez opalania. On jest dość ciemny tutaj na opakowaniu wygląda, ale jest taki fajny, jak się troszeczkę właśnie podrumienię, bo ja, słuchajcie, mam tak niestety, że nawet jak przejdę do sklepu, czy po prostu dłużej trochę pochodzę na ulicy, to ja już jestem bardziej brązowa, więc wtedy sobie tego używam, ale nie jest aż taki rewelacyjny jednak dla mojej skóry. Powtarzam, jak właśnie ten Revlon. Tu jest korektor, taki jasny. I tu z L'Oreala też korektor, który właśnie używam. On jest niby na te cienie pod oczami, ale ja też używam na jakieś właśnie duże swoje wypryski, bardzo ładnie mi maskuje. Ok, słuchajcie, co tutaj jeszcze mam? Tu jest jeszcze paletka moich cieni z Inglota, która już mi się po prostu, zobaczcie, jak rozwaliła. Tutaj już mi brakuje trzech cieni, ale najczęściej tych kolorów używam. Czasami jak chcę sobie humor poprawić, to takimi różnymi kolorami fajnymi sobie się maluję. I oczywiście gąbeczki do makijażu. Oczywiście chcę je wykończyć i kupić sobie Beauty Blendera, bo chciałabym go wypróbować. Ale na razie używam takich zwykłych gąbeczek do właśnie make-upu. Dalsza część, słuchajcie, toaletki. Teraz tutaj co mam po bokach Wam pokażę. Z jednej strony właśnie mam taki mini zestawik biżuterii, bo jeszcze gdzie indziej Wam zaraz pokażę, gdzie trzymam biżuterię. Ale to jest taka biżuteria, którą najczęściej ją noszę i po prostu najszybciej potrzebuję do niej dostępu. Więc co tutaj mam? Tu akurat mam zestaw takich jakby i kolczyków, i pierścionków. One też właśnie fajnie wyglądają, bo są dość duże wszystkie. I od czasu do czasu je sobie noszę. Połowa z tych pierścionków to są prezenty od mojego męża. Tutaj są akurat kolczyczki, o, gdzieś jeden mi chyba spadł, od mojej mamy. Bardzo je lubię, ostatnio też je często noszę. Te, słuchajcie, zakupiłam w Targecie za całe 5 dolarów, ale je uwielbiam. Mają tak przyjemną tutaj tą strukturę tych włosków, że naprawdę są bardzo, bardzo przyjemne. W ogóle ten stojaczek, słuchajcie, jeszcze sobie przywiozłam z Polski, żeby mieć też pamiątkę. Następny tutaj ten wieszaczek ma na sobie właśnie parę takich no naszyjników, łańcuszków. Tutaj mam ten krzyż, jego też chyba widzieliście na jakimś filmiku. To zakupiłam w Michaels, to jest taka u nas pasmanteria. Tutaj mam
taki naszyjnik, który, słuchajcie, dostałam na pożegnanie od dziewczyn ze starej pracy, jeszcze z Polski, które też serdecznie pozdrawiam. Bardzo fajnie właśnie do takich różnych letnich strojów mi tutaj pasuje. I to jest łańcuszek, który też sobie zakupiłam. Też w jakimś stroju dnia już Wam go pokazywałam. Też tutaj na któregoś Sylwestra, bo potrzebowałam właśnie coś takiego. Następną rzeczą jest, słuchajcie, budowniczy prezent. Znaczy prezent, to w sumie mój mąż gdzieś tam kiedyś znalazł i teraz on tak sobie stoi, bo tak mi tak mojego męża mi przypomina, że to jest w niego. Dobra, słuchajcie. Tu jest, słuchajcie, piękny mój różaniec, bo jestem osobą wierzącą, więc modlę się. To jest różaniec, słuchajcie, z prawdziwych pereł i to jest moja pamiątka z pierwszej komunii świętej. To jest też taka moja pamiątka, którą przywiozłam sobie z Polski i tutaj ze mną cały czas blisko jest. Tu są, słuchajcie, okulary, które widziałyście w ostatnim filmiku. Taki gadżet, żeśmy zakupili w sumie dla... To są zerówki, słuchajcie, więc bardziej tak dla śmiechu. Od czasu do czasu noszę na jakieś właśnie okazje. No i tutaj w tym pudełeczku, który też zakupiliśmy razem z toaletką i z krzesełkiem, tutaj mam zestaw swoich takich jakby kolekcji kolczyków. Z takich ciekawszych to teraz właśnie dostałam bardzo fajne kolczyki od jakby od fryzjerki. Widać czy nie widać? Nie widać, dobra. Właśnie Marka, tak samo jak i te. Te akurat ona zrobiła sama. Tutaj nie będę Wam pokazywać, jak kiedyś będziecie chcieli zobaczyć, to dajcie znać tą kolekcję kolczyków. Tu są też od Loli kolczyki, od mojej koleżanki Dorci, też z Polski, które też sama robiła. Jakieś jeszcze moje właśnie takie różne, które sobie noszę, bo jakoś kolczyki, wiecie co, jako biżuteria bardzo lubię. Toaletka posiada też, słuchajcie, dwie szufladki i właśnie po jednej stronie, tutaj pod biżuterią, jest szufladka, gdzie sobie trzymam swoje lakiery, a lakierów, jak wiecie, mam niedużo, bo raczej używam szlaka. I też mam tutaj właśnie takie różne gadżety do włosów. Takie te gadżety mogliście widzieć u mnie w filmiku właśnie w karnawale. Tutaj mam akurat piórka. To jest też taka jakby, też można powiedzieć, pamiątka z Polski, bo to jest taka spinka, bardzo fajna. Uwielbiam te kolory, połączenie tych kolorów. To też jest pamiątka, bo w tym właśnie świadkowałam swojej koleżance. To jest jedno. Później drugie, to jest, to już akurat jest zakupione tutaj, na jakiegoś Sylwestra. Na jakiegoś Sylwestra i też bardzo fajnie się prezentuje na włosach. Później następną rzeczą jest taka opaska, ją też ostatnio widzieliście w jakimś, ta taka, co kupiłam za 3 dolary, też w jakimś stroju, w zakupy z kredką. Ja miałam wtedy ją na sobie. Co mam tutaj dalej? Właśnie lakiery. Lakiery, tutaj właśnie mam takie różne, bezbarwne, tak, cieliste bardziej można powiedzieć, tu mam taką zieleń fajną. Tam mi się też bardzo podoba ten kolorek, to jest taka jakby morelka. Zwykły szary, brokatowy, moje dwie super zielenie, które uwielbiam, to są te mięty tak zwane. Czarny, biały. I jeszcze jeden biały, słuchajcie. Więc jak widzicie, lakierów nie mam wcale aż tak dużo, bo dopiero jakoś ostatnio zaczęłam używać, a tak to używam szlaka, więc tutaj go akurat nie mam, gdzie indziej go trzymam. To jest taki pokrowiec na pędzle, jak gdzieś na przykład wyjeżdżamy, to się bardzo mi to przydaje. I pudełeczko, no jest, słuchajcie, puste, po prostu je trzymam, może coś tam kiedyś będę sobie tam przechowywać. Teraz druga strona, słuchajcie, toaletki. Teraz może zdejmę Wam lusterko, bo już je widzieliście, żeby tutaj nam odsłonić. I tu jest taka mój taki mały, mini zestaw po prostu perfum. Tutaj mam z Victoria's Secret, z tej serii Pink. Bardzo fajny zapach, słuchajcie, teraz taki świeży.
letni, bardzo, bardzo lubię, to jest taka woda toaletowa. Tutaj jest mgiełka też z Victoria's Secret, też bardzo fajna taka wanilia. Tutaj mam perfumy Davidoffa, Cool Water, uwielbiam je po prostu, słuchajcie, to są... To były w ogóle moje pierwsze perfumy, jakie dostałam od mojego chrzestnego i tak już ten zapach po prostu za mną chodzi całe życie. Tutaj mam Hugo Bossa, XXX chyba tak się nazywa, bo innej, słuchajcie, nazwy nie mogłam znaleźć. Też bardzo, bardzo fajny zapaszek, taki bardziej ostry już na wyjścia. Tutaj jest puder do ciała, też z Victoria's Secret, ma bardzo ładny taki waniliowy zapach. I tutaj, słuchajcie, bardziej to już jest dla jakby takiej dekoracji, bo ja nie używam tych zapachów. Tutaj miałam jeden, ale z Ralpha, jeden właśnie zapach, który mi się już skończył. To były takie próbeczki, ja dostałam też to w prezencie. Te wszystkie są właśnie z Ralpha. One bardziej już tak stoją, żeby po prostu dla dekoracji, bo one mają takie mocne zapachy, że to są tak zwane zapachy, ja się śmieję, babcinę. I tutaj jeszcze próbeczka z Juicy Couture. Dokładnie Wam nie powiem, jaki to jest zapach, który to jest zapach z Juicy Couture, bo też nie mam już opakowania od tego, ale bardzo też fajny, przyjemny zapaszek. Kolejną rzeczą jest dwie myszki, które dostaliśmy od mojej mamy na walentynki. Taka też pamiątka. No i tutaj mój skromny zestawik, bardzo skromny zestawik pędzli. Słuchajcie, nie jestem jakąś wielką fanką, nie wiadomo jakich pędzli. Ja mam pędzle z Elfa. Sądzę, że mają i dobrą cenę, i są naprawdę bardzo dobre. Szczoteczki różne do rzęs, do brwi. Tutaj jest akurat do maski jakiejś, jak czasami sobie nakładam pędzelek. Kredka biała też jest przy okazji. Patyczek do paznokci czasami mi się tutaj przydaje przy tej toaletce. No i już ostatnia rzecz w toaletce. Druga szufladka, która tutaj jest. Tutaj trzymam swoją biżuterię, słuchajcie. Tutaj zegarki, ten Casio, taki oldschoolowy, który kiedyś też żeście widzieli w jakimś stroju. To też jest zegarek, który widzieliście w jakimś stroju Donny Karan. Tu jest też mój stary zegarek Swatch na gumeczkę. Tutaj od mojej koleżanki kolczyki. Takie trzymam sobie, je powinnam trzymać w tej torebeczce, ale jakoś tak teraz wrzuciłam na szybko. Nawet nie wiedziałam, że nie są w torebeczce. To był prezent ślubny od mojej w sumie świadkowej. Tutaj słuchajcie, z Anny Taylor co innego kupiłam, a co innego tutaj jest w środku. Tu jest zestaw moich po prostu wszystkich bransoletek, jakie posiadam, których teraz na razie nie noszę. Tutaj jest taka malutka perełeczka, to też jest pamiątka, to był prezent na 18 urodziny. Jakaś torebeczka. Tutaj taki zestaw, to jest, słuchajcie, i naszyjnik, i bransoletka z takich właśnie bardzo fajnych kamieni, one są dość ciężkie. To jest też prezent od mojej mamy. Tu jest taki wisior, który kiedyś jeszcze w Polsce, słuchajcie, kupiłam w Kubusie. Bardzo fajny, bardzo go lubię. Też właśnie do letnich strojów bardzo mi tutaj pasuje. O, taki. Tutaj mam akurat ze Swarovskiego i naszyjniczek, i też kamień. Takie właśnie. No i teraz tutaj mam, słuchajcie, pudełeczka, tu mam z Juicy Couture serduszko, które dostałam od mojego męża, bardzo je lubię. Tutaj w następnym pudełeczku mam właśnie, to jest z Anny Taylor, bransoletka, którą miałam na swoim weselu, mini weselu. Tutaj jest do tego naszyjnik też, taka kolia. Tutaj następne to jest bransoletka od mojego męża, prezent. Tutaj chyba, jak się nie mylę, jest naszyjnik, tak?
który, słuchajcie, został przerobiony z tej bransoletki, bo ja mam strasznie chude nadgarstki i mój mąż się i tak starał, żeby była bransoletka szczuplutka, ale jednak o te trzy oczka musieliśmy jeszcze skrócić, więc później mi mąż zrobił prezent i z tych trzech oczek właśnie zrobił mi naszyjnik. Oj, to są kolczyki, to też nie jest pudełko, słuchajcie, to jest pudełko akurat od naszych obrączek, ale wsadziłam sobie właśnie też od mojego męża ze Swarowskiego kolczyki. I jeszcze jedna tam bransoletka jest na spodzie. I to już wszystko. Chciałabym się, żebym Wam pokazała, to Wam pokazałam moją toaletkę. Mam nadzieję, że Wam się chociaż troszkę podobała. Tak, przy okazji, jeszcze na koniec, chciałam Was zaprosić właśnie na Facebooka, którego sobie założyłam. Tam będziemy mogli mieć dużo szybszy kontakt ze mną. I tam będę Wam pokazywać jakieś takie właśnie nowinki. Zdjęć na pewno będzie dużo. I oczywiście zapraszam Was na cały czas raczkującego mojego bloga. To wszystko, słuchajcie. Serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia.